Co sądzisz o grupie, na której są sami Wojciechowie? Tak, należę do grupy facebookowej, na której są sami Wojciechowie. Jeżeli również nazywacie się Wojciech lub powiecie, że nazywacie się Wojciech, to również możecie do niej dołączyć. Na razie nie dzieje się na niej zbyt dużo, ale możemy ją ożywić. Możemy zrobić z niej naszą bazę operacji wszystkich polskich Wojciechów i założymy polską partię Wojciechową. Potem wszyscy będziemy w Ministerstwie Wojny, ponieważ cieszymy się z wojny. Wojciechowa grupa, to jest cudne, dokładnie, ale pewnie inne imiona też mają swoje grupy, więc możecie zobaczyć, grupa, na której są sami Michałowie albo same Natalie. O, swoją drogą, odnośnie Bożego Narodzenia, bo o to tu chodzi, o Narodziny Zbawiciela. Widzicie, że Natalia to jest imię, które pochodzi od, zdaje się chyba, Dies Natalia, czyli Dzień Narodzenia. Właśnie związane z tym Natus to jest urodzony, też Nativo. Zauważmy, Nativo, nacja, nation, Natalia, właśnie Dies Natalia, Dzień Narodzenia, od tego imię Natalia, więc Natalia to jest bardzo bożonarodzeniowe imię, wbrew pozorom. Osobiście dałem odezwę do Narodu Wojciechowego, aby ożywić grupę. No ostatnio wrzuciłem na grupę, na której są sami Wojciechowie, posta, ponieważ znalazłem w sklepie, że były batony Wojtki. No i wziąłem sobie pudełko, oczywiście samo pudełko, taki Wojtek kakaowy, hehe kaka. Aktualnie trzymam w nim przybory rysownicze. Aczkolwiek ostatnio oglądałem z Macedem na Netflixie 1670. To jest, czyli 1670, to jest świetny serial, 8 odcinków, który opowiada o właśnie Polsce w XVII wieku. Głównym bohaterem jest polski szlachcic, taki zaściankowy, taki, który ma sobą kilka chłopskich domów na krzyż, ale uważa się za wielkiego szlachcica. Jest bardzo fajna komedia, fajne postacie. Bardzo przyjemne, 1670 od roku, w którym się to dzieje. Więc tak, i tam był chłop Wojciech. Nie był jakąś postacią, która często się przewijała, ale jak już się przewijał, to on miał bardzo rewolucyjne zapędy i wprost mówił, że gdyby tak wyrżnąć naszych panów. Nie, w sumie jak powiedziałem to na głos, to dobrze mi głupio, faktycznie nie. Ale jeżeli tylko ma okazję zabić szlachcica i mu na to pozwolą, bardzo chętnie ją wykorzysta, więc może warto o tej osobie wrzucić na grupę o Wojciechach, ale dobrze, przepraszam. Nie chciałem tutaj dyskryminować nie Wojciechów. Co prawda, nie wiem jak można nie nazywać się Wojciech, jakby ja nie mogę się utożsamić. Ja zawsze nazywałem się Wojciech, więc nie wiem skąd wam przyszedł pomysł, żeby się tak nie nazywać, ale już kończymy ten temat. Wojciechową supremację zostawmy na inny czas. Co Natalie zrobiły antynatalistom? No nie wiem, może antynataliści tak długo wołali Natalka, zadzwoń do mnie, zmieniłem się, że w końcu pękli i stali się po prostu zwykłymi hejterami. Stali się antynatalistami.